28. Nazywajmy go facetem w szacie Micha. On istnieje. Michael, wykryłem ruch tuż za tobą. Jest twój kit. Próbowałeś dwa razy i nawaliłeś. Następnym razem się... Nieustraszony. Zapraszamy do świata człowieka, który nie istnieje. Michael Knight. Młody samotnik wytacza krucjatę w obronie niewinnych i bezbronnych. W świecie złoczyńców działających ponad prawem. Upiór w studiu. Nagrajmy to przed lunchem. Jestem gotowy. Podobno Travis zagra sam. Rozmawiałem z nim. Możemy kręcić. Odpręż się. Po tym, co przeszłam, odprężę się dopiero, gdy skończymy. Nie uda nam się, jeśli będziesz się wtrącać. Przekroczyłeś budżet o 25 milionów. Jeśli nasza gwiazda zrobi sobie krzywdę, nie odzyskamy ani centa. I tak nie odzyskamy tej forsy, nie pompuje się kasy w zły projekt. Odrzuciłem kręcenie filmu na plaży, żeby tu pracować. Mogłem hasać z panienkami odzianymi w bikini. Zastanówcie się. Dam radę. Jeśli przerwiemy, stracisz kolejne 18 tysięcy, Karen. Cliff, jesteś przekonany? Tak, zaczynajmy. Jesteś szefową produkcji. Decydujesz. Nie mamy wyboru. Do dzieła. Ja się cieszę. Przygotujcie się. Jesteście gotowi? To bardzo ważne ujęcie. Travis gotowy? Z życiem. Akcja. Okay.
co tam się stało? Clifford odpowiada za efekty specjalne. Podłożyłem 4 ładunki, wystrzeliło 5. Ostatni nie był mój, więc czym? Ktoś ma dostęp do twojego sprzętu? Nie. Chwila. Widziałem jakiegoś faceta przy ciężarówce. Kogo? Nie wiem, miał kaptur i maskę. Znów zaczynasz z tym upiorem. Od 20 lat nie zwalają na niego wypadków. Ktoś ponosi winę. Czas się dowiedzieć, kto. To 4 wypadek w ciągu 3 tygodni. Słyszałeś o niebiosach gniewa? A kto nie słyszał? Bójki na planie, bójki poza planem? Przekroczyli budżet o 25 milionów, a końca nie widać. Co ja bym zrobił z taką forsą? Niejedno państwo chciałoby tyle dostać. Ale dla filmowców to tylko pieniądze, nie dla McKee Studios. Przez lata finansowali nasz program edukacyjny. Za życia Jack McKee gorąco wspierał naszą fundację. Nie byliby tacy nieodpowiedzialni. Zostaje pech albo sabotaż. Poprosili nas o pomoc. Skontaktujesz się z Karen Bennett, wiceszefową studia. Devon, chyba o czymś zapomniałeś. To głupie, ale w studiu mówi się, że legendarny upiór mógł maczać w tym palce. Chyba nie myślisz, że to sprawka zjawy. Nie. Mam szukać zjawy? Czemu nie? Czemu nie? Jak mówiłeś, nie widzę tu zjawy, a ty? Nie, ale tu nikt by nie zareagował. Fakt, wmieszałby się w tłum. Pan na pewno do pani Bennett. Michael Knight z Fundacji na Rzecz Prawa i Rządu czeka na mnie. Wszyscy na pana czekamy. Jestem Edward Kent, sekretarz pani Bennett. Zapisuję 90 słów na minutę, ręcznie nawet 120. Nie robię kawy i nie biegam wokół biurka. Musi pan zaczekać, negocjacje są w delikatnej fazie. Kiedy się zdecydujecie, dajcie znać. Mógłbym siedzieć na Maui z dziewczynami w bikini.
Jeśli tego nie wyślę, studio będzie mieć kłopoty. Ubezpieczyciel się myli. Jestem producentem. Nie skończę tego filmu bez Travisa. A ja prowadzę studio i ryzykuję posadę. Dasz radę. Nie ty musisz wymyślić, jak to zrobić. Już wymyśliłam. Casting w pokoju 316. Jestem Michael Knight. Z fundacji. Cieszę się, musimy porozmawiać. Zainwestowałem 20 milionów w ten film. Najpierw dokończymy. Nie mam nic przeciwko, ale waszym ludziom dzieje się krzywda. Chcę się dowiedzieć, kto za tym stoi. Za czym? Uważacie, że ktoś sabotuje produkcję? 4 wypadki w 5 tygodni to podejrzana sprawa, która prowadzi do działu efektów specjalnych. W tym akurat się zgadzamy. Pogadaj z samym Cliffordem. Pewnie zwali wszystko na legendę, żeby chronić swój tyłek. Chodzi o upiora, który rzekomo nawiedza studio? Wszystko zaczęło się podczas kręcenia pierwszej części Gniewnych Niebios. Jakie są szanse, że to ma związek? Żadne. Za wszystkim stał Dennis Darrow. Aktor, który nie dostał roli i chciał się zemścić. Od dawna nie żyje. Nie znaleziono jego ciała. Może trup przywdział pelerynę i uciekł tam, gdzie mieszkają zjawy. Możliwe, że wciąż żyje. Jego samochód spadł z urwiska i spłonął. Został tylko popiół. I niedokończone sprawy. Michael, ktoś jedzie wprost na ciebie. Jest twój kit. Sprawdź czynności życiowe. Brak jakichkolwiek. Co my tu mamy? Motocykl z czterocylindrowym silnikiem i robota przymocowanego do ramy. Ktoś musi nim sterować. Wciąż steruję, wykryłem sygnał. Znajdź źródło. Wykrywam też... Uciekaj stąd. Dzięki. Ktoś się zabezpieczy. Sposób na morderstwo bez podejrzanego. Gdzie znajdę Sama Cliffforda? Ty pewnie jesteś Clifford. Proszę się cofnąć, to delikatne ładunki. Muszę je odpalić, zanim odbiorę wypłatę i się stąd zmyję. Jak na kogoś, kto wyleciał za zaniedbania, jesteś bardzo ostrożny. Ubezpieczyciel ma inne zdanie.
20 filmów bez wypadku nic dla nich nie znaczy. To pan prowadzi śledztwo? Jestem Michael Knight. Podobno masz na koncie więcej wybuchów niż planowałeś. 4 guziki. 5 wybuchów. Skąd wziął się ten 5? Kit, poszukaj śladów ingerencji w obwodach. O co tu chodzi? Moje własne efekty specjalne. 4 obwód został zmieniony. Po wciśnięciu guzika wysyła 2 sygnały. To na pewno był on. Nikt inny nie zbliżał się do mojego sprzętu. Facet w szacie mnicha? Właśnie, upiór z planu 28. Widziałem go. On istnieje. Nie nazywajmy go upiorem. Niech będzie facet w szacie mnicha. Oryginalna wersja Gniewnych Niebios była kręcona na planie numer 28. Mówią, że tam się kręci. Kimkolwiek jest, Karen Bennett twierdzi, że dziś znów będzie przeszkadzał. Zgadza się. Dziś kręcą scenę z Liz Preston zaraz po lunchu. Mam kilka godzin. Gdzie jest plan 28? Po drugiej stronie studia. Od lat nic tam nie kręcą. Wszyscy naśmiewają się z legendy. Ale to podejrzana sprawa, panie Knight. To wszystko, co mam. Devon dzwoni. Witaj. Co słychać w Hollywood? Hitchcock byłby zachwycony. Mamy do czynienia z sabotażystą. Dobrze, że nie ze świrem. Możliwe, że to świr. Niech Bonnie da mi wszystko na temat Denisa Darrowa. I sprawdźcie ubezpieczenie filmu Gniewne Niebiosa. Chcę wiedzieć, kto skorzysta, jeśli przerwą zdjęcia. Robi się, uważaj na siebie. Nie chcę, żeby po studiu włóczyły się 2 zjawy. Bez odbioru. Michael, znalazłeś coś? Tak. Dość broni, żeby nakręcić 3 części Conana. Jest też paru łobuzów.
Obserwuj wyjście. Robi się. Gdzie on jest? Jestem pewien, że nikt nie wychodził. I nikogo nie ma w środku oprócz ciebie. Pogłoski o zjawie w studiu to wcale nie plotki. Rozumiem. To jeden z powodów, dla których się tym zajmujesz. Bonnie nie znalazła prawie nic o panu Darrell. Zmarł 20 lat temu. I słuch o nim zaginął? Nie znaleziono nawet zwłok. Ale mam coś w sprawie ubezpieczenia. Gavin i studio są zabezpieczeni. Odzyskają pieniądze, gdy nie uda się nakręcić filmu. Nic nam to nie daje. Odkryłem też, że studio ubezpieczyło niedawno na 4 miliony swoją gwiazdę Liz Preston. Dziwny moment, dziś ma akurat scenę kaskaderską. Jadę na plan. Powodzenia. Dlaczego przyciemniłeś szyby? Jesteśmy w Holland. To moje okulary. Jesteście aktorami? Kaskaderami? Szukam pani Preston, jak setka innych kowbojów. Przygotuj się, bo właśnie tu idzie. Nie mów. Michael Knight, detektyw, o którym tyle słyszałam. Zastanawiałam się, kiedy do mnie przyjdziesz. Wybacz, że tyle to trwało. Możemy pogadać? Dzisiaj liczy się tylko samochód. Tylko tego nam brakowało. Kolejnej wypasionej bryki. Co jest złego w szybkich autach? Wszystko. Gniewne niebiosa to western. Mamy zrobić remake z wozami zamiast koni? Zwiedziłem w życiu niejedno miasto na zachodzie. Bzdura. Ostatni facet, któremu podobały się moje filmy, gustował w słabych i delikatnych kobietach. 5 minut, Liz. Pewnie czujesz się jak jedna z granych przez siebie postaci. Chcesz się wycofać? Nie. Cieszę się, że mam pracę. Ale przyznaję, że trochę się boję. Nie tylko ty. Studio ubezpieczyło cię na 4 miliony dolarów. Serio? Jestem pod wrażeniem. A ja nie. Rozumiem, że grasz scenę ucieczki. Opowiedz mi o niej. Zjeżdżam pick-upem ze wzgórza. Łapię gumę, tracę kontrolę nad pojazdem, rozbijam się o most. Most omal się nie zawala, a mój wóz zatrzymuje się na samym brzegu urwiska. To wszystko? Dublerka robi to za mnie. Ja siedzę tylko w aucie i krzyczę. Sprawdzę każdy szczegół sceny przed zdjęciami. Dzięki za zainteresowanie. Jestem zainteresowany. Nie będzie więcej wypadków. Pozbyliśmy się Clifforda.
Panie Knight, właśnie pana szukałem. Rozmawiał pan z Cliffordem? Chyba mówi prawdę. Wypadki nie zdarzyły się z jego winy? Naprawdę prześladuje nas szaleniec? Na to wygląda. Dość tego, nie kręcimy tej sceny. Zaczekaj. Sprawdził pan plan? Teraz to zrobię. Potem wrócę na plan numer 28. Nawet sam Bóg może sprawdzić plan. Nie zamierzam. Liz, jesteś gotowa? Masz 3 minuty. Michael, wykryłem aktywność elektryczną nad stolikiem Liz. Liz? Nic ci nie jest? Chyba nie. Starzeje się albo w tej branży jest coraz trudniej. Nie wiem, jak to się mogło stać. Od tej pory będę wszystko sprawdzał. Nie mam na to czasu, muszę pilnować terminów. Dość tego. Próbowaliśmy po waszemu. Teraz zrobimy po mojemu. Przerywam produkcję. Niech ubezpieczyciel wypłaci pieniądze. Znowu? Zastanów się, albo będziesz mi wysyłał czeki na Maui. Złamałam paznokieć. Jeśli to koniec filmu, przykro mi, ale to na pewno nie koniec śledztwa. To nie koniec filmu. Decyzja należy do mnie, nie do Gavina. Musiał odreagować. Miałaś ochotę się z nim zgodzić? Oczywiście. Ale jeśli zakończymy produkcję i nie zwrócą nam się koszty, wylecimy z branży. Studio dostanie ubezpieczenie. Nie kręcę filmów po to, żeby inkasować ubezpieczenie. Kobiety na wysokich stanowiskach wciąż uważane są za nowość. Muszę dokończyć to, co zaczęłam. Znasz się na rzeczy, inaczej nie zaszłabyś tak daleko. Niektórzy twierdzą, że się nie nadaje. Myślą, że nawalisz. Uważali, że nawaliłam, gdy Travis wylądował w szpitalu. Mówiłam Gavinowi, że używając więcej materiałów wybuchowych, ukryjemy obecność kaskadera i wszystko się uda. Ja będę kaskaderem. Dziękuję, ale stawiasz się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Mam tego świadomość. Jak ktoś kiedyś rzekł, muszę dokończyć to, co zacząłem. Karen? Właśnie się dowiedziałem. Byłem na planie. Wróć tam i dowiedz się czegoś. Za chwilę będą tu dziennikarze. Michael? Dziękuję. Drobiazg. Mam nadzieję, że nie oczekuje prawdy. Gdy przerywa się produkcję, istnieje 1000 wersji powodu. Interesuje mnie twoja wersja. Pyta pan, kto może sabotować film? Ponad połowa producentów w Hollywood. Ścierają się tu potężne ega.
Ludzie cieszą się z klęsk swoich przyjaciół. Tysiące żałobników przychodzą na pogrzeb producenta, żeby przekonać się, że bydlak nie żyje. Wskoczył pan do basenu z rekinem. Znam masę historii, ale nie tę, o którą mi chodzi. Zrobiłem, co mogłem, żeby zrozumiał pan zasady gry. Ten, kto próbował zabić Liz Preston, w nic nie gra. Ja też nie. Od dawna to robicie? Od 30 lat. Od czasu oryginalnej wersji Gniewnych Niebios. Nie rzucałbym kart na twoim miejscu. Ja rzucę swoje. Nie wiesz, co ma Buck. Musisz zaryzykować. Na tym polega ta gra. Ale na twoim miejscu podniósłbym stawkę. Widzę, że znudziły ci się okulary. Wkładam je tylko do pokera. Nie mieszałeś się chyba do gry, prawda? Pomogłem tylko Slimowi rozważyć możliwe kombinacje. Dość. Wybacz, że pytałem. Dzwoń do Bonnie. Daj mi RC. Będzie mi potrzebny. A ja? Wiesz, że uwielbiam westerny. Jasne. Załatwię ci rolę Maureen O'Hara. Byłby z ciebie niezły Jimmy Stewart. Bardzo zabawny. Co będziemy robić? Jutro kręcą finał Gniewnych Niebios. To ostatnia szansa upiora na sabotaż. Powstrzymamy go. Będziemy pogromcami upiorów. Nie tak prędko. Mam informacje, które mogą zacieśnić krąg podejrzanych. Co masz? Gdy sprawdzałem ubezpieczenie, dowiedziałem się czegoś o sponsorach Gniewnych Niebios. Korporacja Wiktora Gavina zmieniła właściciela. Więc 20 milionów, które wyłożył, nie należą do niego. Właśnie. Forsa pochodzi od jego nowych wspólników, a ci czerpią ją z podejrzanych źródeł. To ludzie, którzy zawsze wychodzą na swoje. Obawiam się, że tak. Okazuje się, że zyskają więcej, jeśli film nie zostanie nakręcony. Co dalej? Plan numer 28. Ten, kto próbował mnie zabić, wymknął nam się. Dowiem się jak. Hollywood, nadchodzę. A ja mam tu zostać. Facet musi robić swoje. Nie bądź taki cwany. Produkcja miała się zakończyć, a my mieliśmy zgarnąć ubezpieczenie. Nie udało ci się. Nie naciskaj mnie. Wszystko szło jak trzeba, zanim zjawił się Michael Knight.
Dwa razy próbowałeś i nic. Następnym razem się uda. Przejdź w cichy tryb. Pokaż mi plan sceny. Poszukaj innych wyjść. Widzę labirynt korytarzy pod sufitem, ale żadnych wyjść. Dzięki. Włącz skanery. Chyba coś znalazłem. Sprawdź północną część planu. Robi się. Wykryłem ukryte wyjście. Dzięki. Nie powinieneś się mieszać w nieswoje sprawy. Żegnam, panie Knight. Kit, odezwij się. Potrzebuję pomocy. Zawisła. Przyjedź tu szybko. Już jadę. Nic ci nie jest? Nie. Jesteś moją ulubioną poduszką powietrzną.
Nie wiem, jak to rozumieć. Jako komplement aż do odwołania. Następny punkt. Jutro mamy scenę z udziałem kaskaderów. Zawiadom ochronę, wszyscy mają pilnować planu. Załatwione. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Mam swojego pomocnika. Natknąłem się na upiora. Uciekł. Wiesz, kto to mógł być? To albo Fryer Tuck, albo Gavin. 20 milionów, które zainwestował, nie należą do niego. Ma dług u groźnych ludzi. Proszę się nie dziwić. Żaden poważny producent nie wyłożyłby własnej forsy. Zawiadomiłeś policję? Mam im powiedzieć, że facet, który zrobił 26 filmów, biega po studiu w kostiumie zjawy? Musimy złapać go na gorącym uczynku. Co tu robisz? Mam złe wieści. Przestań grać i mów. Nate dowiedział się, że wspieracie organizację. To ich niepokoi. Masz swoją robotę, to nie twój problem. Mój. Mam chronić ich interesy. Dlatego tutaj pracuję. Taka była umowa. A nasza umowa? Dostałeś kupę szmalu, pracujesz też dla mnie. Albo ty, albo oni. Wybieram ich. Nie nauczyłeś się niczego z filmów, które produkowałeś? Nie podoba mi się to. Nie chcę zostawiać cię samego. Nie mamy wyboru. Będziesz na czatach na zewnątrz. Ja będę na planie. Tam właśnie zrobi się gorąco. Nie podoba mi się to. Masz lepszy pomysł? Już mam. Bądź na miejscu, gdy zaczniemy kręcić. Pusty bak? Jest na prąd. Może wysiadł akumulator. Ładował się całą noc. Znasz się na tym? Wiem, co trzeba. Otwórz maskę. Silnik jest z tyłu. Pracuję tu dopiero od kilku dni. Mam świetny pomysł. Na pewno. Może przekręcimy kluczyk? Działa. Zawiezie nas na kawę. Jak ci na imię? Ellie, a tobie? Reginald Cornelius III. Możesz mówić mi Arsi. Pamiętam cię.
Biegniesz na lotnisku i skaczesz nad walizkami. Lubisz grać w reklamach? Jasne. To lepsze niż uciekanie przed obrońcami. Pamiętam jeden mecz o puchar. Uciekałem w prawo, uciekałem w lewo. I wiesz, co się stało? Zdobyłem punkt. Dzięki. Zaraz się zacznie, Kit. Sprawdź amunicję. Robi się. Jeszcze możesz się wycofać. Wiem. Ale to też ostatnia szansa Galina. Uważaj na siebie. Wszystkie naboje są ślepe. Dzięki. Gavin pewnie zaplanował coś innego. Jesteśmy gotowi. Każda słaba dziewczyna potrzebuje silnego mężczyzny. Ochrona znalazła martwego Gavina w samochodzie. Więc winowajca jest wciąż na wolności. Wracamy do punktu wyjścia. Może. Panie Knight? Do dzieła. Miej na nas oko. Jasne. Pamiętajcie, Michael i Liz biegną przez stodołę. Samochód wjeżdża przez płot po tym, jak pozbędą się napastników. Wszyscy rozumieją? Zaczynamy. Ujęcie trzecie. Akcja. Kit, do mnie. Nie zamawiałem czarnego wozu. Wskak. Thank you.
Możemy zatrzymać go tutaj. Nie możemy nikogo narażać. Zaczekamy na okazję. Uważaj. Dobrze, że nie był prawdziwy. Pełno tu niespodzianek. Jak on to zrobił? Nie wiem. Pewnie steruje tym zdalnie. Kit, musisz nas wyciągnąć. Zostaw to. Rzucił nam kolejną przeszkodę. Bułka z masłem. Skończymy wreszcie z tą legendą? Teraz. Tutaj. Kręć. Świetnie wam idzie. Kit, odwróć jego uwagę. Robi się. Cięcie. Michael, nic wam nie jest? Złamałam drugi paznokieć. Ja jestem cały. Ale nabrałem szacunku do owoców morza. Rzeczywiście przedłużają życie.
Powinienem tu być, ale mnie załatwił. Michael, byłeś cudowny. Nasze zakończenie ma nową jakość. Rozważałeś kiedyś karierę w filmie? Właśnie złapałem upiora. Mówię o moim nowym filmie. Chcesz zagrać główną rolę? Mówisz poważnie? Jasne. Chwila. Reprezentuję pana Knighta. Dostaniemy własną przyczepę i scenariusz do akceptacji? Pamiętaj o miejscu parkingowym w cieniu. Po co ci wóz? Dostaniesz limuzynę z szoferem. Limuzyna z szoferem, zgadzam się. Nic z tego, już ma kontrakt. Ten samochód mówi? Efekty specjalne. Proszę. Gdy powiedziałam, że chcę ugościć człowieka, który oszczędził nam miliony, miałam na myśli szampan i kawior, a nie kolej hot dogi. Po tym, jak próbowałem dociec, co tu jest, a co nie jest prawdziwe, potrzebuję czegoś, w czym zatopię zęby. Chciałabym jakoś podziękować tobie i Kitowi. Jeśli zobaczy pani Bucka i Slima, proszę przypomnieć im, że samochód pomógł przegonić łobuza z miasta. Łobuzów? Kent zgodził się zeznawać przeciwko swoim pracodawcom. Możesz się odprężyć i pogratulować sobie dobrej roboty. Odprężyć się? Film trzeba opracować, rozreklamować, rozprowadzić, sprzedać kablówkom. Cześć, siadaj i jedz. Dzięki, ale robią imprezę z okazji powrotu Sama Clifforda. Jest szampan i kawior. Chyba uderzył mi do głowy. Myślisz, że... Myślę, że to facet w szacie mnicha na rowerze. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Amercom S.A. Tekst Piotr Nielańczuk. Czytał Andrzej Leszczyński.